Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Ja widzę sens debatowania nad sprawami, które zawiera ustawa Prawo energetyczne, tylko moje pytanie, nie tylko moje, bo ono pada od samego początku tej naszej debaty. Dlaczego w takim trybie? W takim trybie przyspieszonym. Ja pamiętam niedawno ustawę o likwidacji narodowych funduszach inwestycyjnych. Już dawno ich nie było, a myśmy debatowali przez 3 posiedzenia Sejmu. Dzisiaj takie ważne sprawy musimy zamknąć w 3 dniach. No dziwne się to wydaje, ale po wypowiedziach niektórych posłów rozumiem, no, że trzeba tę ustawę przepchnąć. No to tak. To taki tryb jak najbardziej właściwy. No trzeba ją przepchnąć i się przepycha. Panie ministrze, pytam, dlaczego w takim trybie? Bo ja jestem za tym, jako inżynier z wykształcenia widzę, pewne rzeczy trzeba unormować. I wiem, że dyrektywa europejska też nas do tego zobowiązuje. No to pytanie, dlaczego teraz tak łapiemy pchły? Czego tego wcześniej się nie zrobiło? Ja, panie marszałku, nie podejrzewam, ale przypuszczam, że ta ustawa, która firmowana jest przez Platformę Obywatelską, ona była poczyniona w Ministerstwie Gospodarki, bez wątpliwości. Ale to, co powiedział pan marszałek Dor tutaj w swoim wystąpieniu jako przedstawiciel Klubu Solidarnej Polski i pytał się też, ja to ponawiam, to skoro tam to było robione, to co tam zablokowało, bo przypuszczam, bo to jest proceder tu ostatnio pojawiający się na tej sali, że pewne ustawy, które są pisane w ministerstwach, są później firmowane przez klub, przez Platformę Obywatelską i my tutaj nad tym debatujemy. W którym to miejscu, tam się gdzieś w ministerstwach to zacięło? Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tych uzgodnieniach resortowych. Dziękuję bardzo.